także za to, że jesteście z nami, że możemy razem przeżywać zwycięstwa i niestety także często ostatnio dosyć porażki. Miniony rok w moim odczuciu nie był rokiem złym dla klubu. My się umacniamy mimo tego, że ta runda w wykonaniu piłkarzy jesienna nie była najlepsza, ale ja ciągle, tak jak tutaj ksiądz, jestem pełen optymizmu, chęci do pracy i wiary w to, że zbudujemy bardzo fajny klub. Korzystając z tej okazji, chcę podziękować hokeistom za wspaniałą walkę w obydwu turniejach w Holandii i we Francji. Dziękuję bardzo, robicie wspaniałe rzeczy dla polskiego hokeja i dla tego klubu. Dziękuję bardzo i życzę jeszcze raz wszystkim wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. To teraz, moi drodzy, podejdziemy do stolików, tam gdzie są opłatki, bierzemy do ręki i składamy sobie najlepsze życzenia. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, stańcie w pasterze. Bóg się narodzi, czem prędzej się wycierać, to będę się posiedzać, przywitać Pana, czem prędzej się wycierać.